Turniej, który Państwo oglądają, jest to pierwszy podkarpacki puchar kadetów dla szkoły podstawowej. Biorą udział też pierwsza klasa gimnazjum, tylko dlatego, że oni w tym roku kalendarzowym byli szóstoklasistami, są też kadetami. Jest lekki kontakt, każdy z karateków jest ubrany w ochraniacze, w kask kratką, ochraniacz stopa goleń, ochraniacz suspensoria i rękawice. W miarę szybko, bezpiecznie próbujemy zrobić. Jak Państwo widzą, ogrom ludzi, ogrom kibiców, nie damy rady zapanować emocje. Rodzice podchodzą, dziadki, babcie, dziadkowie, babcie. Przyjechało 10 klubów z Podkarpackiego Okręgowego Związku Karate z 10 miast. No, mogło przyjechać 16, bo tyle jest w Podkarpackim Okręgowym Związku Karate. Poziom. Na razie cieszę się, że moi wygrywają. No niemniej jednak im wyższe kategorie, im wyższe rocznikowo, tym ten poziom będzie wzrastał. Na razie rozgrywamy dzieci. Na jednej macie są młodsi. Pierwsza, druga, trzecia klasa. Na tej większej macie już starsi, którzy startowali na zawodach. Jest to zróżnicowane. Widać było, jak nasz wicemistrz Europy bardzo krótko walcząc wygrał pierwszą swoją walkę. I dziewczynki i chłopcy startują na tych zawodach. Dość dużo przyjechało. Zapowiedziało się 200, jest 184 zawodników. Wystawiłem tutaj pas, te dwa puchary. To jest nasze największe osiągnięcie w tym roku klubu, Tarnobrzeskiego Klubu Kyokushin Karate. To jest pas mistrza Europy i BK. Chciałem później przy otwarciu podziękować prezydentowi miasta, panu Norbertowi Mastalerzowi za pomoc, żeśmy mogli z dofinansowania miasta wystawić czteroosobową drużynę na Mistrzostwa Europy, które odbywał się w tym roku w Volos w Grecji. Zdobył tam mistrza Europy w kata Watras Michał zdobył ten tytuł, ale w walkach Korczak Bartosz zajął drugie miejsce, jest wicemistrzem Europy. Trzecie miejsce zajął też Cybulski Michał i startował jeszcze Korczak, Saramak Jakub, który no, zaowocowało to tym, że po przyjeździe z Grecji od razu wygrał Mistrzostwa Podkarpacia. Także że jest progres, chcą ćwiczyć, mamy w klubie ponad 120 dzieciaków.